Ludzkość stoi na progu potężnej destabilizacji systemów planetarnych. Za mało robimy, jeżeli chodzi o dekarbonizację gospodarek. Musimy postawić przed ludzkością nowe priorytety. Dobry, nazywam się Ewa Bińczyk, pracuję w Instytucie Filozofii UMK, jestem filozofką nauki i socjolożką i od jakiejś dekady, ponad dekady zajmuję się tematyką zmiany klimatycznej i refleksji środowiskowej naukowców na temat tego, co dzieje się z planetą. Mogę powiedzieć na podstawie analizy tekstów różnego typu, jest to debata interdyscyplinarna, że my żyjemy w wyjątkowych czasach. Są to czasy tak zwanego planetarnego kryzysu środowiskowego. Nie chodzi tylko o zmianę klimatyczną. Naukowcy, eksperci publikują raporty i ostrzeżenia dla ludzkości, w których podkreślają, że mamy do czynienia z anihilacją biosfery, wielkim problemem masowego wymierania gatunków, zakwaszeniem oceanów, a więc destabilizacją hydrosfery, a także z ogromnym problemem utraty żyznych gleb. Coś niebezpiecznego dzieje się z litosferą. Jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę łącznie, okazuje się, że ludzkość stoi na progu takiej potężnej destabilizacji systemów planetarnych. Dlatego eksperci różnych dziedzin podkreślają, że nie mamy wiele czasu na działanie. W tym kontekście planetarnego kryzysu środowiskowego setki ekspertów, setki recenzentów tworzą dla nas takie raporty, w których pokazują, jak poważna jest sytuacja. Piszą też, jakie postulaty politycy wreszcie powinni brać pod uwagę. Na tym tle mamy między innymi taką instytucję jak IPCC, Międzyrządowy Panel do Spraw Zmiany Klimatycznej. To instytucja powołana przez ONZ w latach 80., w 1988 roku po to, żeby ludzkość miała narzędzie do oceny stanu naszej wiedzy na temat tego, co dzieje się z klimatem i ogólnie z systemami planetarnymi. IPCC w 2007 roku przyznano pokojową Nagrodę Nobla, dlatego żeby pokazać, jak ważny jest ten politycznie też wysiłek setek ekspertów i setek recenzentów przedstawiania nam tego, co jest niebezpieczne, jakie ryzyka czekają nas w XXI wieku i jak im przeciwdziałać. No i teraz w cieniu wojny w Ukrainie w marcu tego roku ukazała się druga część 6. już raportu IPCC. I ona przeszła bez echa, jak Państwo wiecie, zajmowaliśmy się czymś innym. Jest to część raportu, w którym mowa jest o tym, że za wolno ludzkość we wszystkich krajach, i rozwijających się, i rozwiniętych, adaptuje się do problemów planetarnego kryzysu środowiskowego. Za mało robimy, jeżeli chodzi o dekarbonizację gospodarek i niebezpieczne punkty przełomowe, jeżeli chodzi o załamanie systemów planetarnych, będą nas czekały w ciągu, jak szacują eksperci, najbliższych 2 dekad. Naukowcy nie chcą, żebyśmy dopuścili do ocieplenia atmosfery o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza. Kraje świata również tego nie chcą, dlatego w 2015 roku podpisaliśmy paryskie porozumienie klimatyczne ONZ, w którym stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, by temu przeciwdziałać. Jednak ostatni raport pokazuje, że to, co robimy, to za mało. Jeżeli chodzi o Polskę, eksperci komentują ten raport i pokazują, że nie jesteśmy zupełnie bezpieczni, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z klimatem. Jak Państwo pewnie słyszeliście, Polsce grożą coraz częstsze fale upałów, susze, takie błyskawiczne ulewy w miastach. Szczególnie zagrożone są też tereny nadmorskie z uwagi na ryzyko podnoszenia się poziomu morza. Władysławowo, Świnoujście, Żuławy, Gdańsk to nie są tereny, które mogą spać spokojnie. W toku najbliższych dekad, jeżeli nie weźmiemy się porządnie za wielki projekt Zielonego Ładu i dekarbonizacji, ci ludzie będą musieli coraz częściej spotykać się z nadmorskimi, z takimi problemami wezbrania wody, przed którymi żadne falochrony nas nie uchronią. My wiemy, że w Polsce mamy bardzo słabe pokłady wód gruntowych, to dlatego susze tak boleśnie odbijają się na naszym rolnictwie. Szacuje się, że do 2050 roku ponad 50% upraw, na przykład ziemniaka w Polsce, będzie zagrożona,
Dotyczy to także upraw pszenicy. Z uwagi na to, że przesuwają się strefy klimatyczne, mamy również większe zagrożenie chorobami, szkodnikami, co może bardzo boleśnie odbić się na naszej hodowli jabłek. To nie jest tak, że Polska, choć jest w bardzo komfortowej sytuacji, jest całkowicie wykluczona z tych negatywnych skutków. Ja zajmuję się problemem zmiany klimatycznej i naszego myślenia o środowisku globalnie. Myślę o tym w perspektywie ludzkości jako całości i szukam już od dobrych paru lat takich punktów optymizmu, zaczepienia dla nas, żeby pokazywać w debatach publicznych, w polskiej debacie publicznej, nowy słownik do myślenia o tym, jak gospodarować, jak prowadzić biznesy na ziemi, która musi w gospodarce globalnej, która musi podlegać dekarbonizacji. Musimy odejść od paliw kopalnych, przestawić się na transport publiczny, niskoemisyjny, inaczej budować nasze budynki, zmienić nasz styl życia na mniej zasobożerny i oczywiście jak najmniej emisyjny, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Ponieważ jestem też socjolożką, zajmowałam się wiele lat tym, jak komunikujemy te problemy. Interesowała mnie retoryka naszej dyskusji o zmianie klimatycznej. Dominował w tej retoryce przykry taki nurt denializmu, wypierania tego, że mamy do czynienia w ogóle z całym kompleksem problemów wywołanych działalnością ludzką. Teraz mamy to już za sobą. Denializm uważa się w tej chwili za nurt skompromitowany i dzięki też socjologom, dzięki badaczom ukazano, że kampanie dezinformacyjne dotyczące globalnego ocieplenia były mocno sponsorowane przez przemysł paliwowy i obecnie próbuje się ten przemysł, najważniejsze firmy, które były w to zaangażowane w Stanach Zjednoczonych, pociągnąć do odpowiedzialności. Mieliśmy więc zatem epokę denializmu, chowania głowy w piasek, odwracania oczu od tego problemu. Wydaje się, że dzisiaj, w roku 2022, tę epokę mamy za sobą. Pisze o tym na przykład bardzo znany klimatolog Michael Mann w takiej książce Nowa wojna klimatyczna, wydanej w zeszłym roku. On twierdzi, że jest ostrożnym optymistą. Denialiści są skompromitowani. Te kanały finansowania z przemysłu paliwowego do tych quasi-ekspertów zostały odsłonięte i to mamy za sobą. W Polsce też denializm występował, ale myślę, że nikt na poważnie w głównym nurcie już go w tej chwili nie traktuje. Mamy jednak inny poważny problem i on jest charakterystyczny dla XXI wieku. Nazywa się go fatalizmem klimatycznym. To jest przekonanie bardzo wielu z nas, takie zdroworozsądkowe, że skala problemu jest tak poważna, a egoizm i pazerność ludzkości tak trudny do wyplenienia, że nie uda się nic z tym zrobić na czas. Fataliści uważają, że jest już za późno, że i tak, jak podkreślają zresztą eksperci, nieunikniona jest na przykład dezintegracja lądolodu Antarktydy Zachodniej. Te wszystkie zmiany, które destabilizują nam hydrosferę, atmosferę, biosferę na naszych oczach, wydają się nieuniknione i bardzo, bardzo trudne do odwrócenia. Dlatego moim celem i celem bardzo wielu intelektualistów obecnie jest walka z fatalizmem, budowanie pojęć, pokazywanie przykładów, myślenia nowego typu o gospodarowaniu, dlatego że to w tym sektorze leży główne źródło tego, jak traktujemy planetę. Ja obecnie zajmuję się takim obszarem ekonomii ekologicznej, wystudzania wzrostu. Nie jest to główny nurt ekonomii, ale można powiedzieć, że są to koncepcje klimatycznego korygowania kapitalizmu. Zależy nam na tym, żeby budować zielone łady, żeby zyskać poparcie obywateli dla zielonych ładów i żeby spokojnie wystudzić naszą zasobożerność i wysoką emisyjność. W ramach ekonomii ekologicznej macie Państwo taki nowy słownik podważający tak zwany business as usual w myśleniu o gospodarowaniu. Koniec z takim lekkomyślnym, prowizorycznym ekstraktywizmem, czerpaniem z zasobów planety bez liczenia ich kosztów. Musimy uwzględniać koszty zanieczyszczeń w modelach gospodarczych. Nasze modele ekonomiczne muszą się zmienić i musimy postawić przed ludzkością nowe priorytety. Bardzo ciekawym takim alternatywnym priorytetem jest pomysł, by uczynić celem pogoni w krajach bogatych, dostatnich, takich jak Polska, bo my należymy przecież do krajów OECD, to jest 20% najbardziej
zasobnych ludzi na Ziemi, którzy najwięcej emitują gazów cieplarnianych i którzy najbardziej odpowiedzialni są za te negatywne procesy, o których mówiłam. Chodzi o to, żeby nowy priorytet dla takich krajów jak OECD, takich jak Polska wprowadzić, żeby nie był to wzrost rozumiany, wzrost PKB, rozumiany jako produkcja materialna coraz większej ilości rzeczy i potem wyrzucanie coraz większej ilości śmieci, tylko żeby takim priorytetem była na przykład pogoń za zwiększaniem ilości czasu wolnego. Macie Państwo koncepcję kapitalizmu postpracy, gdzie coraz więcej autorów postuluje, mówi o tym, że stać nas w bogatych krajach na 3-dniowy tydzień pracy, na 2-miesięczne urlopy, że możemy przesterować gospodarki w stronę wysokiej jakości relacji społecznych, bezpieczeństwa obywateli. I musimy tworzyć także poduszki zabezpieczeń dla najsłabszych w momencie, kiedy będziemy przechodzić na tory niskoemisyjne. Dobrze wiecie, fatalizm nie bierze się znikąd. Wszyscy dobrze wiemy, że dekarbonizacja będzie nas kosztowała, ale w ramach tych nurtów klimatycznego korygowania kapitalizmu to się pokazuje jako szansę, również szansę dla biznesu, szansę ekonomiczną. Bardzo duże nadzieje pokładam w Europejskim Zielonym Ładzie. Ten projekt jest niezwykle spójny, ma bardzo dobrze zaplanowane formy finansowania, jest kompleksowy i celem Zielonego Ładu w Europie jest to, żeby odmienić Europę, żebyśmy stali się mniej zasobożerni, żeby nasze gospodarki były cyrkularne, takie okrężne, żebyśmy nie produkowali tyle plastiku, antybiotyków i zanieczyszczeń, żebyśmy na przykład namaczali mokradła, które osuszyliśmy, dosadzali drzewa, które niepotrzebnie wycinamy cały czas, odmieniając niejako logikę całego naszego myślenia. Jako filozofce wydaje mi się, że jest to oczywiste, czytam ekspertów, którzy pokazują, że ludzkość nie ma innego wyjścia niż iść w tę stronę. Wyobrażam sobie, jak bardzo jest to trudne dzisiaj w epoce remilitaryzacji z uwagi na konflikt w Ukrainie. Europa jednak przyznała, że za wolno dokonywaliśmy dekarbonizacji, konsekrując uzależnienie od paliw kopalnych. I teraz Państwo widzicie, jak mocno Unia Europejska będzie próbowała przyspieszyć projekty dekarbonizacji i Zielonego Ładu. Ja sama w swojej książce, która wyszła w 2018 roku, pisałam o tym, że żyjemy w epoce marazmu, bo nie umiemy wziąć odpowiedzialności za to, co dzieje się na Ziemi i ciągle wydaje nam się, że interesy ekonomiczne są ważniejsze, inwestycje są bardziej priorytetowe niż to, żebyśmy mogli po prostu zachować dla przyszłych pokoleń ekosystemy, z których my mogliśmy się cieszyć. Nie jest drogą na pewno tylko i wyłącznie zmiana indywidualnego stylu życia. Państwo widzicie teraz zielone reklamy, tak zwany greenwashing, firmy, które banki, które udają proklimatyczne. To nie tylko odpowiedzialność konsumentów wybierania tych produktów, które są niskoemisyjne. My potrzebujemy też zmian systemowych. W zakresie zmian systemowych tak naprawdę najważniejsza jest polityka proklimatyczna. Potrzebujemy rozsądnej, stopniowej polityki proklimatycznej, systemowych zmian, odejścia od subwencji dla paliw kopalnych, opodatkowania emisji gazów cieplarnianych, włączania kosztów środowiskowych w nasze modele gospodarcze i mamy ekspertów, którzy nam podpowiadają, jak to zrobić. Dlatego chciałabym zakończyć w ten sposób, że najważniejsze jest nie tylko to, jakich zakupów dokonujemy, jak żyjemy na co dzień, czy na przykład kierujemy się dietą wegetariańską, czy nie, czy jeździmy na rowerze, czy latamy na wakacje all inclusive, tylko najważniejsze jest to, do jakich polityków kierujemy nasze wsparcie. Nie pozwólmy, żeby politycy już dłużej ignorowali te tematy, dlatego że są to tematy, od których zależy przetrwanie życia na Ziemi, a tym samym i przetrwanie tego, co nazywamy cywilizacją.